takiej kolejki po autografy jak tu dzisiaj, to jeszcze nie było. Wyśmienicie spędzamy czas, oglądamy filmy, jemy świetne jedzenie, chodzimy na spotkania do Empiku, czytamy ciekawe książki, szukamy inspiracji. Praca nad książką trochę mnie zmusiła do spojrzenia na siebie i myślę, że wyszedłem z tego wzmocniony. To znaczy, każdemu polecam pewną dawkę samoanalizy, być może nawet związanej ze spisaniem swoich myśli na swój własny temat. To na pewno nie przeszkadza, to troszkę pomaga. Dla mnie to jest ogrzewanie pamięci, taka mobilizacja pamięci. Mało tego, tak na roboczo powiedziałem, że chyba ulegnę i napiszę tą, wydamy tą książkę, bo jak stracę pamięć, to trzeba będzie wszystko wymyślać od nowa. Piszę książki z myślą o czytelniku, o tym, że w świecie, w którym tak bardzo staramy się dzielić i ciągle się dzielimy, rywalizujemy, porównujemy i budujemy swoją tożsamość na tych właśnie różnicach, żeby znaleźć, że właściwie doświadczenia większości ludzi, one są podobne. My dopiero zaczynamy, ale początek jest dla nas świetny. To jest nasze pierwsze miejsce, które tutaj odwiedziliśmy po przyjeździe do Kazimierza. Tacy jesteśmy trochę jak te nasze błędy, które popełniliśmy. I nikt z nas nie jest od tego wolny, nikt z nas nie jest doskonały. I to nie jest o tym, jakie błędy popełniliśmy, tylko jak się z nich człowiek potrafił wymiksować, czego nauczyć, co z nich wynieść i przede wszystkim jak się otrzepać i iść dalej. To jest o tym. Ja się kiedyś sama siebie w życiu zapytałam, co jest dla mnie ważniejsze, czy to, co ja myślę, czy to, co inni myślą. Są mądrzy ludzie, którym ufam i się pytam czasem ich o różne rzeczy, natomiast najważniejsze jest dla mnie to, co ja myślę, co ja czuję. I to nie oznacza, że jestem egocentryczna. Jestem bardzo twarda, tylko że ja żyję ze sobą. Nikt inny nie żyje ze mną, tylko ja. Bardzo piękna idea, że można na żywo to wszystko zobaczyć, poczuć taką atmosferę tego festiwalu. No i autora, prawda, na żywo zobaczyć, można z nim porozmawiać, posłuchać o nim, takich rzeczy się dowiedzieć, których tak naprawdę nie wiemy.